Witam was bardzo serdecznie, jestem Artysta Pisarz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play 80 dni, jeden z ostatnich odcinków, ale jeszcze nie ostatni. Znajdujemy się w San Francisco, niedługo jest za kwadrans, powiedzmy południe, 58 dnia naszej podróży, fog dotarł do 62 dnia, a więc jesteśmy znacznie w stosunku do niego do przodu. Jak już mówiłem, przez 20 lat naprawdę technologia poszła do przodu w tym świecie. Znaczy to jest w sumie nasz świat, ale... A, kto by się tam przejmował? No i dzisiaj pobawimy się w handlarza. Będziemy sprzedawać rozmaite ubrania. Znaczy, będziemy sprzedawać kilty z jakiejś tam letniej kolekcji sklepom, które sprzedają ubrania. Dress up, sale i w ogóle. Chciałbym sprzedać pani kilt. Hello, would you like to buy a real Scottish kilt or two? Horror. No thanks. Aha, no szkoda. Jak widzicie, sklepów na mapie mamy zaznaczonych dużo więcej niż 5, które musimy rozdać, a konkretnie więcej o jakieś 3. No i trafią nam się niestety takie sklepy, w których nie będą chcieli niestety od nas kupić, ale to się nie ma co martwić. San Francisco, jak wiadomo, to miasto, które słynie z tramwajów. I z Indian. Są Indianie normalnie na ulicy. Przynajmniej w 1899 roku byli. Poczytałem trochę, po raz kolejny, na temat oczywiście wszystkiego, co tutaj mamy. A zanim o tym powiem, to jeszcze tutaj spróbujemy wcisnąć tej pani kilt. Hello, would you like to buy a real Scottish kilt or two? Okay, I can put it with my other ugly things. No. Bardzo dobrze. Kilt zawiśnie, nie zawiśnie niestety. Kontynuując moją myśl. Cyrus Smith, który pojawił się w poprzednim odcinku, to kolejna postać, którą stworzył Juliusz Verne. Tylko, że jest to postać z jednej z niewielu książek, znaczy... Nie wiem, czy niewielu, w każdym razie to jest postać z książki właśnie Verne, której nie czytałem. A więc z Tajemniczej Wyspy. Tam właśnie pojawił się Cyrus Smith i właśnie do tego była aluzja w poprzednim odcinku. Mam dla pani śliczny kilcik. Hello, would you like to buy a real Scottish kilt or two? Okay, I can put it with my other ugly things. Tylko, że moje pytanie brzmi, ja rozumiem, że ona tutaj reprezentuje cały ten sklep, tak, nie? Ale kilty są dla mężczyzn, nie? Więc w jeepaku mogą się znaleźć sami mężczyźni, czy są tacy współcześni, że projektują też kilty dla kobiet? To mnie zastanawia. Ja wiem, o, a tutaj będzie nasz kolega, którego poszukujemy, ale to o tym dowiemy się dopiero od pana McFly'a w przyszłości. No dobra, to mamy kolejny sklepik. Jeszcze nam tylko zostało ile tych kiltów? Tylko 3 kilty nam zostały, banał. Okej. Siema Baltimore, co u ciebie? Znaczy to nie jest Baltimore, ale wygląda tak samo. Hello, would you like to buy a real Scottish kilt or two? Okay, I can put it with my other ugly things. Okej, idziemy. Hop. Ile jeszcze? 2, a na mapie mamy 4, czyli była 2 nadwyżki było. Okej. No dobra. Okej, już widzę następny. Hamuj, hamuj, hamuj. Oczywiście miasteczko całkowicie opustoszałe. Niestety. O, no szkoda. Trudno. I o ile w Kairze czy w Yokohamie to, że te miasteczka są takie puste, tak nie rzucało się w oczy, o tyle w San Francisco, które już wtedy było ogromnym miastem, zresztą to były czasy rewolucji przemysłowej i w ogóle, no to już rzuca się w oczy, że tak mało osób chodzi po ulicach i że nikt tutaj niczym nie jeździ po nich. Nie ma żadnych samochodów, jest tylko ze 2 tramwaje kursują. Więc niestety. Aha. Bardzo fascynujące. Nie, ja tylko z kiltem do tej pani. Hello, would you like to buy a real Scottish kilt or two? Okay, I can put it with my other ugly things. No dobra. Czyli pozostał... Aha, bo to chyba jeden ten wskaźnik pokazuje nam po prostu McFly'a, więc...
O to się akurat nie mamy co martwić. Więc wydaje mi się, że już tylko jeden sklep nam został. Co oni tu mają do zakopania? Aha! Dość ciekawe. Czerwona świnia, żółty kowboj, zielona krowa. Nie rozumiem. Ale nie muszę rozumieć. Ty! Nie wchodź mi pod koła. Znaczy pod... Pod trasę lotu dywanu. Whatever. Ostatni guild, jaki mam. No. Dobra robota. Rozdaliśmy kilty i idziemy do McDonalda. Nie McFly, tylko McDonald. I wydaje mi się, że... ja rozumiem, że to jest pewna konwencja, ale... te nazwiska są takie trochę... no nie szkockie. O ile McFly i McDonald jeszcze... tak McSushi, który pojawił się w Japonii... nie ma szans. Wydaje mi się, że to są po prostu kryptonimy, które oni przyjmują, bo mają... A, tu jeszcze musimy. Ale ja tu już... przepraszam, ja już nie mam nic do sprzedania. Nie, to nie istotne. Że to są po prostu kryptonimy. Oni na przykład dowiadują się, że będą stacjonować w Japonii jako stali ambasadorzy sztuki, powiedzmy. Ambasadorzy kiltu. O, a tutaj zwróćcie uwagę, mamy... aha. No niestety nie wyrobiłem się na zakręcie. Jest bardzo ciekawy żart w formie otoczenia, czyli właśnie te oświetlenie tutaj. I tutaj mamy całkowicie trzy pasy różne, nie? I każdy kolor ma jeszcze inny rysuneczek. Kontynuując moją myśl, więc jeżeli dowiadują się, że lecą do Japonii, nie? To żeby zatuszować swoje nazwisko, bo są takimi alatajnymi agentami, przybierają sobie tożsamość fikcyjną, która musi zaczynać się na Mac, a dalej musi być coś, co pasuje do danego, powiedzmy, otoczenia. O, już tutaj chodzi w tej i we w ten nasz przyjaciel McDonald. Ej, McDonald, no. Już się miałem przejechać. Well, I'm not so sure it was a good advertising gimmick. Here is your money. Thank you. I've completed my mission as well. Did you see Abel? Yes, he's at his skyscraper site, not far away. Wonderful. Thank you, McDonald. You're welcome. Anything for one of my brethren. And what about my cut of the money? Yes, yes. I made a note of it. Goodbye. You should receive a check in the mail in 6 to 8 weeks. No, bardzo się cieszę. Ale nie interesuje mnie to specjalnie. Pieniędzy mamy pod dostatkiem. Ech, McFly okantował nas. A to gdzie teraz? Szukamy Abla, który pomóc ma nam w odnalezieniu patentu wujka. Może będzie coś wiedział, aczkolwiek Abel jest chyba młodym inżynierem. No i dlatego też niestety może mieć problem. Aha, wyżej, czyli powinienem tam jednak skręcić. Może mieć problem z wiedzą na temat tego, co działo się w San Francisco niecałe 20 lat temu, kiedy wujek tu był. Prawdopodobnie niecałe 20 lat, bo ja nie mam pojęcia, ile lat temu on tu był. Hop, tą ulicą. Okej. Teraz prawo, akurat układ ulic jest tak fajnie amerykański, nie? Są takie prościutkie, zresztą kształty kamienic też nie są złe. Da się to oglądać. Okej, no i teraz docieramy do tej strasznej, przerażającej zagadki, która zniszczyła mi dzieciństwo. Zagadki... aha, jeszcze nie. Przepraszam was. Spoiler taki. Ale myślałem, że to już, a tymczasem Abel po prostu tam stoi na nas czeka. Na swoim tym. Oto jego drapacz chmur, który buduje. Wygląda trochę jak z jakiegoś PRL-owskiego filmu, ale okej. Mi się kojarzyło to zawsze z Alternatywami 4. Cześć. No, no. Ponad 12 pięter, no to jest ładnie. Let's go up there. Life is better when your head is in the clouds. No fajnie. You're an engineer, aren't you? I'd like to sign our petition to demand government financing for the sky. Daj spokój. Nie jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, nie mogę. Wonderful. You're contributing to a great project.
I'm trying to trace a document proving that my uncle, Matthew Lavishart, was given money by the government for his alternated circulation system. No doubt you're aware of the program to finance engineering projects? Of course. In fact, for quite a while, I myself have been trying to get such assistance from the authorities, but... Matthew Lavishart, your uncle? What a genius. It's partly thanks to him that I became an engineer, you know? No i wszystko stało się jasne. Do you know him? No, but my father managed to get a hold of one of his inventions, the cow counter. So he didn't need me to work at the ranch. I was able to devote my time to my study. Ciekawe. Counting cows by hand is hard work, you know? It's not like counting sheep where you just fall asleep. I see. So will you help me? Yes. I'll try to find out. It shouldn't be all that hard, but I will tell you that I am a bit embarrassed. My construction project is running well behind schedule. I'm not surprised. I don't think I've ever seen one that wasn't behind schedule. Well, still I have my pride. My workers have just left me. We're only at the sixth floor and they're complaining about the height. So... What do you want to do? Well, I happen to know that there is an Indian tribe living not far from here. And as you know, they don't suffer from vertigo. They'll be perfect workers for me. Have you asked them yet? Well, you know... Sometimes they react, I mean, according to custom, to prove you're worthy to speak to the chief, you'll have to jump through a few hoops, you know? I beg your pardon? Yeah, well, don't worry. All of these hoops are peaceful. We beat them into submission a long time ago. Okay, I'll go for you if you like. It'll give you time to get the information about my uncle. Deal! No dobra. Tak więc jak zwykle przysługa za przysługę. On nam pomoże z patentem, my mu pomożemy z Indianami. Czemuż by nie? Równie dobrze mogę lecieć, pracować z Indianami. Tak więc na zagadkę, która zniszczyła moje dzieciństwo i na historię za tym stojącą, będziecie musieli sobie niestety jeszcze poczekać, moi drodzy. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale niestety takie są zasady. No to lecimy do tych naszych drogich Indian. Jak się okazuje, Indianie dosyć często prowadzą, zgadnijcie co, wesołe miasteczka. To jedna z form pasująca do ich karnawału, rodzaju karnawału, powiedzmy. Znaczy, ja się na Indianach akurat słabo znam, bo niestety, kiedy trzeba było czytać o mitologii indiańskiej, ja czytałem o mitologii indyjskiej. Trochę mi się pokręciło, ale co tam. No dobra, skorzystajmy z wyskoczni. Siu, tadam. Normalnie musielibyśmy rozwiązać jakąś głupią zagadkę, żeby się tam znaleźć, ale tak dało się normalnie przeskoczyć, więc tutaj mamy taką trochę nieliniowość. Niestety dywan uległ zniszczeniu. Witam was na terenie wesołego miasteczka, chwilowo opuszczonego. Mamy tutaj tekturowe kaktusy na przykład, albo kakturowe krzaki. I bynajmniej nie tekturowy diabelski młyn. Niestety zamknięty. Możemy się też przejechać roller coasterem. I wydaje mi się, że ta opcja jest akurat dostępna. Mogę skorzystać? No, jako że kosztuje jakieś grosze, to nie zaszkodzi zobaczyć, co tam ciekawego nam promują. Nie mogli sobie odpuścić tego, prawda? Hop! Okej, tam znajduje się miasteczko Indian prawdziwe. Tutaj zresztą też. Uhu, ale fajnie! Oliver, co ty taki jakiś niemrawy? Uhu! Ale fajnie! Czuję ten powiew twarzy. No i niestety. Krótkie strasznie, ale... Trzeba przyznać... Fajnie było. Zwłaszcza ta pętla pod koniec. Mogę już wysiąść? Chciałbym wysiąść. Dobra, dziękuję. No dobra. Tutaj mamy ten... diabelski młyn. No mało tutaj atrakcji, ale co tam? White Scotch Shop Whisky. White Whisky. No dobra. Niech se sprzedają, co chcą. A tutaj mamy miasteczko Indian Accessories Real Tapoca. Czymkolwiek by nie była Tapoca. Fajnie. Wprawdzie to w kółko jest to samo i strasznie powtarzane motywów, ale co tam. No to okej. Spotkamy się z wodzem. Witaj, wodzu, palący fajkę stojący przed drzwiami. Oh, Paleface, can you not see? There are no entrance for visitors. Him need glasses.
Me come from big white man. Wise man him suggest good deal. This Buffalo Bill wannabe is so nuts under that scalp. He can speak to me. Haglagla chief. Haglagla? He go through trial by fire. Otherwise... Yes, and you'll be ant food if he lucky. I'm ready for the trial by fire. Luckily, I'm wearing my asbestos underwear. Asbestowa bielizna. Aha. No dobrze. Co dalej? Co mam zrobić? Ach, strzelnica. Co tam u ciebie? What are these potatoes doing around? Are you sure you're from Irish? What's this, a potato launcher? Let me guess. I need to use it in the ritual. Paleface have words to say about tribe ritual? Nie, wodzu haglagla. Okay, I'll start. Paleface pay first. Here America, potatoes not gift. Potatoes not fall from sky. Potatoes no grow themselves. Process very time intensive. No dobra, no. Weźmy więc trochę ziemniaków, o ile się da. Nie da się? A, muszę mu zapłacić. Okay, I'll pay. Wow, they're expensive. You guys really know a sucker when you see one. These no potatoes for pigs. These potato bullets. Very high quality. Almost 20 caliber. Prawie kaliber 20. You now start. I know have all day. Okay, okay. Keep your scalp on. No dobra. Skalibrowane ziemniaki. Muszę strzelać złych ludzi. Którym strzelam? Okej, jednego trafiłem. No, lećcie moje ziemniaczki. Okej. No nie jest źle. O kurna. A to oszuści. Traf go, traf go, traf go, dobrze. Co tu się wyrabia ze mną? Dobrze, 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 dobrze. Ciekawe ile muszę trafić. 13 jeszcze? 12. Okej, co teraz? Jeszcze 11. No trochę ziemniaków mam w zapasie. Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi to kokosy z pierwszej części Reksia. Z Reksiu i Skarb Piratów. O, będę tak po gruncie rzucał. Tak jest chyba szybciej. No proszę. Widzicie jak ich cisnę? Ale jestem dobry w shootery, ja nie wiem. Powinienem zrobić jakiś let's play z shootera. W sumie to nie jest głupi pomysł. Może się nawet zastanowię nad tym. Dobrze. Dobrze. Jeszcze tylko 4. Ciach tego. Proszę, kto jeszcze? Sami chętni. Dobrze. 3. Okej, dobrze, 2. No, jeszcze 1. Jak tutaj mam jednego tego i jeden ziemniak. Poczekam na następnych. Okej. Traf, 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 traf. Dobrze, udało się, słuchajcie. Przegrana? Wygrana. Nice to know that even though I can't jump, I can shoot. Me coming for big white man. He wise man have good deal for you. Oh, is that so? That's what they said about Manhattan. We're still stewing over that. Please do continue. You have my full attention. Him to construct big teepee very high in sky. With if it wouldn't be too much trouble, would you mind speaking a little bit more clearly? Let me introduce myself. I am Audacious Giraffe, the president. Oh, this is Giraffe. Chief of the Sioux Haglagla. Well, nice to meet you. My name is Oliver. A Haglagla to jest Resa. Smoke the peace pipe and you can explain this business deal to me. I was sent by a certain engineer, Abel. He's intending to build a 12-story building. He needs workers who aren't afraid of heights, so we thought of your tribe. Is this pipe really necessary? Absolutely necessary. It helps me think, and in a minute, I'll be able to have a vision. Try it, you'll see. Speaking of vision, I can't see properly at all. Your proposition is very interesting. I need someone who can design and build attractions for our future theme park. Where can I find this man, Abel? I'll write down the address for you. Thank you,
face really very even a little yellow with a touch of take back your pipe and I'll get my color back. Oh, see you. By the way, I'll let you in on a little secret. I went to Oxford on a lacrosse scholarship. I only do the Indian jive for the time. I guess I shouldn't judge an Indian by his teepee. No to fakt. Indianin na Oxfordzie, co za czasy. No dobra, udało nam się zatrudnić robotników dla Abelarda. Jego sprawa jak się nazywa, mnie to nie interesuje szczególnie. No, to jeszcze sobie opuścimy to wesołe miasteczko. Nie tak do końca wesołe. Ale trzeba zakończyć dzisiejszy odcinek, bo już trochę trwa. Żeby, wiecie, nie psuć wam atrakcji i żeby zostawić coś na następne odcinki, bo coś przecież musi być. Dobrze, no widzimy się niedługo w zagadce, która zniszczyła moje dzieciństwo. Ale zanim to nastąpi, to powiem jeszcze słowa pokój nad Izraelem.